Wystawa RM Roman Modzelewski Sen o Łodzi prezentuje przykłady działalności artystycznej, projektowej i pedagogicznej autora fotela RM58, jednej z ikon światowego designu. Aranżację ekspozycji prowadzi widza przez 7 stref tematycznych, poprzedzonych opisami i zapowiadającymi je obiektami. W części pierwszej, zatytułowanej W drodze do Łodzi 1912-1945, pokazana jest ścieżka rozwoju wczesnych pasji Romana Modzelewskiego. Obrazują ją przykłady projektów i malarstwa, a także pierwszych realizacji z zakresu sztuki użytkowej. W kolejnej części została przedstawiona walka o program i uczelnię, heroiczny okres ASP. Poprzez archiwalne zdjęcia i dokumenty opowiada ona o czasie tworzenia programu Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych przez jej pierwszych pedagogów i założycieli. Czas dla Łodzi to następna sekcja, która obrazuje okres przełomowy dla Modzelewskiego jako artysty i nowego obywatela miasta, który uczestniczył w istotnych dla Łodzi projektach publicznych. Dalsza część, zatytułowana Słońce i żagle, w poszukiwaniu formy i nowych materiałów, zawiera prace malarskie i rzeźbiarskie, a także obiekty z zakresu sztuki użytkowej powstałe od połowy lat 40. do końca lat 60. XX wieku. Świadczą one o bogactwie poszukiwań artysty wykorzystujących stare i nowe technologie oraz materiały, a także eksperymentatorskich działaniach w zakresie malarstwa. Kolejna strefa obejmuje sekcję Wizjonerskie eksperymenty – Roman Modzelewski w kulturze masowej i przedstawia najbardziej znane przykłady jego twórczości projektowej. Są to m.in. formy, projekty foteli, a także oryginalne obiekty, w tym również kultowy model RM58. Wchodząc w głąb wystawy, dochodzimy do sekcji prezentującej spełnione i niespełnione marzenia Romana Modzelewskiego. Znajdują się tam obiekty mówiące o wzajemnym przenikaniu się sztuki, eksperymentów technologicznych i projektowych z działalnością pedagogiczną artysty. W tej części można zobaczyć modele Łodzi w sąsiedztwie rysunków i fotografii przedstawiających proces ich powstawania i użytkowania na polskich jeziorach. Od strony artystycznej uzupełniają ją abstrakcyjne, geometryczne kompozycje z lat 70., 80. i 90. XX wieku, wykonane techniką własną artysty. Ostatnią strefą, połączoną wizualnie z innymi przestrzeniami wystawy, jest sekcja zatytułowana Światowy powrót ikony designu. W jej obrębie zostały zaprezentowane przykłady funkcjonowania najsłynniejszego dzieła wzornictwa przemysłowego Romana Modzelewskiego w kulturze polskiej, w tym także w filmie, oraz jej współczesnego miejsca jako ikony światowego designu, które zajęła dzięki warszawskiej firmie Wzór. Na zakończenie zwiedzania można usiąść w wygodnych, współczesnych wersjach fotela RM58 i obejrzeć filmy dokumentalne o artyście i epoce, w której funkcjonował.